Oczywiście jest, są takie niedojrzałe marzenia niektórych partnerek czy partnerów, że marzą o silnej, stanowczej, niezależnej kobiecie, atrakcyjnej, znającej języki, pracującej, wychowującej dzieci i jeszcze uległej seksualnie. Czy to idzie w parze w ogóle, czy to jest możliwe do e, Moim osiągnięcia? Nie, absolutnie, ponieważ jeżeli ta kobieta jest niezależna, sama o sobie stanowi jest w stanie tyle ról, Życiowych, emocjonalnych Przyjąć, pełnić, pełnić. pełnić i czuje się w nich spełniona, to w życiu seksualnym też wie, czego chce. I zazwyczaj mm -hmm. nie chce być uległa, ale może się zgodzić. Na może to. się czasami zgodzić. Natomiast mm -hmm. nie jest to zapewne jej preferencja. Mm -hmm. Co w sytuacji, kiedy w relacje zaangażowana bardziej jest jedna strona, mm -hmm. wracając do tego początkowego, pierwszego naszego pytania, czy miłość wystarczy, mm -hmm. aby związek przetrwał. Jeżeli jedna strona jest zakochana bardziej, a druga mniej, co wtedy? Tutaj ważna jest rozmowa między partnerami, powiedzenie, ja się tak bardzo staram dla ciebie, niezależnie od tego, czy to mówi kobieta, czy mężczyzna, im bardziej się staram, im bardziej jestem perfekcyjna, im bardziej wszystko dobrze wykonuję i jestem przy Tobie i otwieram się emocjonalnie, tym mniej mam kontaktu z Tobą, albo tym mniej dostaję. Oczywiście to jest bardzo trudne, móc powiedzieć tak partnerowi wprost. Natomiast jeżeli tego nie powiemy, to wejdziemy w taki schemat, że jedna osoba będzie dawała, 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 starała się, a druga osoba będzie się troszeczkę wycofywała i była coraz bardziej, coraz bardziej niedostępna. A czy to nie jest taki rodzaj osaczania emocjonalnego? No, w zależności, czego potrzebujemy w związku, bo są partnerzy, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, potrzebują bardzo dużo miłości, czułości. Są partnerzy, którzy potrzebują dużo mówienia: kocham Cię, potrzebuję, pisania SMS-ów, niezależnie od tego, jak długo ten związek istnieje, pisanie wiadomości, pisanie maili, wysyłania zdjęć, rozbawiania współpartnera, bycia blisko, proponowania różnego rodzaju przyjemności i to ich napędza, to ich nakręca, to sprawia przyjemność. Jeżeli dla tej drugiej strony jest to ok i jest w stanie też zaskoczyć. Tego partnera, różnego rodzaju swoimi własnymi potrzebami, preferencjami, to ten związek ciągle żyje, czyli jest ta równowaga, o której mówiłam wcześniej, pomiędzy dawaniem a braniem. Natomiast jeżeli nie jest ok i nie powie, słuchaj, no, dużo bardzo proponujesz mi różnego rodzaju przyjemności, ale ja czasami nie mam na to sił, bo jestem bardzo zmęczony, wolałbym posiedzieć, poleżeć z Tobą w domu na przykład. Albo nie zawsze mam ochotę Ciebie przytulać, kiedy Ty potrzebujesz, ale bardzo Cię kocham. Taki komunikat nie jest odrzucający. Jest niezwykle wzmacniający relacje, bo wtedy wiemy, czego oczekujemy i co dostajemy od tej drugiej osoby. I wtedy ta relacja żyje, czyli wzrasta. Natomiast jeżeli ta rozmowa nie będzie przeprowadzona, to mamy taki rodzaj uciekającego partnera. I napierającego partnera, czyli jedna osoba unika bliskości, druga strona nie dostaje i pragnie jej jeszcze więcej.